Bardzo długo była Pani związana z telewizją publiczną, to co się dzieje wokół telewizji publicznej, a mianowicie o wyrzucenie takich dziennikarek jak Hanna Lis i ostatnio Joanna Racewicz. Jak Pani by oceniła te działania telewizji polskiej? No ja szczęśliwie przewidziałam tego typu sytuacje, znaczy wzięłam je pod uwagę, ja nie byłam pewna, że aż tak to się rozwinie, ale dwa lata temu sama zdecydowałam odejść i dzisiaj się bardzo cieszę, jeszcze bardziej niż wtedy. Kiedy podejmowałam tę decyzję, to nie byłam na straconej pozycji, przeciwnie. Miałam właściwie 3 autorskie programy i bardzo miłe, muszę przyznać, zaproszenie od dyrektora Dwójki. Natomiast ja już, tak, powiedziałam sobie, pas. Bardzo różne widziałam opcje polityczne w telewizji. Na 2 co najmniej straciłam. Wtedy się traci też poczucie wartości. Pomimo, że z niezawinionej winy zostaje się jakby wyeliminowanym z pracy. Bardzo bym nie chciała już tego przeżyć, już za późno, więc po prostu asekuracyjnie, choć nie było takich śladów, od razu mówię, wybrałam, jak to się mówi, wolność i ryzyko. Poza tym nie odpowiada mi bardzo funkcjonowanie w jakiejkolwiek instytucji, która jest silnie upartyjniona. Te czasy też mam za sobą, bo ja pamiętam PRL i absolutnie nigdy już, jeśli będę mogła, nie zwiążę się z żadną instytucją, która reprezentuje partię, która narzuca swój jedyny, słuszny punkt widzenia.